Alejka Sułkowskiego w nowej odsłonie jest już gotowa, zakończył się remont ciągu pieszo-rowerowego. Najważniejsze zmiany to zwężenie, zły stan nawierzchni wynikał z korzeni drzew rozsadzających asfalt. Dlatego w ramach renowacji alejka została zwężona z każdej strony o pół metra, zapewniając więcej przestrzeni drzewom i lepsze warunki do wzrostu. Krawężniki zostały wymienione na delikatniejsze i obniżone, nawierzchnia została sfrezowana, położono nową bitumiczną masę. Odświeżone zostały także ławki i przesunięte kosze na śmieci. W planach jest także dodatkowe nasadzanie zieleni. Koszt zadania to około 300 tysięcy złotych. Organizacja ruchu w tym miejscu zostaje taka sama.